Witajcie, kochani przyjaciele teatru, w programie Tygrys Mówi Show. Rzecz jasna, tygrys jeszcze wypoczywa, więc pozwolę sobie pod jego nieobecność opowiedzieć Państwu o spektaklu, do którego czuję szczególną sympatię. Czy z racji, że głównym bohaterem jest tam nomen omen tygrys, czy może dlatego, że historia jest mi szczególnie bliska? Nie wiem, nie wiem. Wiem natomiast, że pośród wszystkich perełek opolskiego teatru lalki i aktora ta na pewno zasługuje na to, by jej się przyjrzeć. A zatem spójrzmy na ekran i spróbujmy zgadnąć, o jakim spektaklu mowa. Tak, dobrze mówicie? To Tygrys Pietrek. Pozwolę sobie w tym miejscu zwrócić Państwa uwagę na tę dynamiczną partyturę ruchu. Aktorzy niczym atomy krążą wokół naszego głównego bohatera. Ten z kolei walczy z własnym lękiem i własnymi słabościami. Środowisko zdaje się go wykluczać. Mało tego, Tygrys sam powątpiewa w swoje zdolności, aż do czasu. Przemiana bohatera dokonuje się tu w kluczu romantycznych metamorfoz. Tygrys przełamuje strach, choć może bardziej pokonuje strach. W obliczu prawdziwego zagrożenia, jakim jest choroba mamy, odkrywa całą prawdę o sobie. Z jakąż rozkoszą pozbywamy się wtedy z jego imienia artefaktu samogłoskowego E i przywracamy literkę O na jej pierwotne miejsce, a zatem już nie Pietrek, a Piotrek. Widzę tu analogię do wydarzeń z mojego dzieciństwa, kiedy to drobne słoniątka zwykły wołać do mnie łoń, a nie słoń. Zagubione S było bardzo bolesne, aż do czasu, kiedy zostałem doktorem elefantusem z wyraźnym S w artykulacji. Ja już wiem, że nigdy nie wolno się załamywać, a wy? Wie to też Tygrys Pietrek albo Piotrek, wiedzą to jego kompani sceniczni, do czasu zwanymi dzielnymi tygrysami, no i wie to też reżyser spektaklu pan Krystian Kobyłka. Także i warstwa muzyczna zasługuje na uznanie, ale o tym przekonacie się Państwo, oglądając Tygrysa Pietrka w opolskim teatrze lalki i aktora, do którego gorąco zapraszam. Dziś już to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.